Osłabione wojska Putina wycofują się na Białoruś. Szykują się do rotacji wojna w Ukrainie. Rosja szykuje się do rotacji. Przenosi jednostki na Białoruś. Jednostki rosyjskie są przenoszone na terytorium Białorusi, co ma umożliwić rotację wojsk, które doznały znacznych strat, i wzmocnienie istniejących oddziałów, uzupełnienie zapasu wiedzenia. Paliwa i amunicji oraz ewakuacji rannych i chorych, przekazał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Niektóre oddziały wojsk białoruskich nadal znajdują się na poligonach dodano w opublikowanym na Facebooku komunikacie. Poinformowano również, że na północny zachód od Kijowa wróg pod osłoną ognia artyleryjskiego i lotnictwa konsoliduje swoje siły i przygotowuje się do rotacji jednostek. Na wschód od stolicy Rosjanie nadal blokują Sławutycz i próbują przejąć kontrolę nad Czernichowem. W okolicach miejscowości Łukianivka i Rudnyck wróg poniósł straty i się wycofał. Sukcesy ukraińskie armii i siły rosyjskie w obwodzie sumskim się przegrupowują. W pobliżu Charkowa skupiają się na uzupełnianiu strat, w rejonie Słowiańska umacniają zajmowane pozycje, czytamy dalej w komunikacie. Przekazano również, że ukraińskie siły zbrojne odbiły trościaniec w obwodzie Sumskim i husarówkę w obwodzie Charkowskim. Jak dodano, w obwodzie Donieckim Rosjanie próbują, bez sukcesu, zdobyć Mariupol, Popasną, Rubiżnę i Siewierodonick. Odnotowano też nieudaną próbę zajęcia miasta Krasnochoriwka, podczas której Rosjanie ponieśli ciężkie straty i wycofali się. Ukraińscy żołnierze nadal skutecznie stawiają opór rosyjskim najeźdźcom. Odpierają ataki wroga i na niektórych kierunkach stopniowo wyzwalają czasowo zajęte przez wroga tereny konkluduje sztab generalny. Wojska rosyjskie w ciągu nocy 15 razy ostrzelały Charków. Charków, ważne miasto na wschodzie Ukrainy, został w nocy ostrzelany 15 razy przez wojska rosyjskie, poinformował z kolei szef obwodu Charkowskiego o łech Synie, Chubow. Synie Chubow podkreślił, że w rejonie Ziumu siły ukraińskiej obrony przeciwlotniczej zniszczyły rosyjski samolot Su-34. Zapewnił, że armia ukraińska utrzymuje obronę. Su-34 w kodzie NATO Fulback. To dwusilnikowy naddźwiękowy taktyczny bombowiec najnowszej generacji, skonstruowany na bazie myśliwca SU-27. O tym, że wojska rosyjskie koncentrują się teraz na wschodzie Ukrainy, na terenach przylegających do separatystycznych republik w Donbasie, powiadomiło w niedzielę brytyjskie Ministerstwo Obrony w swojej ocenie obecnej sytuacji na froncie.